Cześć, w dzisiejszym odcinku samochód, którego próżno szukać w oficjalnej sprzedaży na rynku europejskim, jest za to bardzo popularny wśród aut na rynku amerykańskim. Toyota Sienna, wsiadamy i sprawdzamy w trasie. Akurat wyjeżdżamy spod siedziby naszej firmy. Tak się składa, że przed chwilą przyjechał klient Volvo XC90, oczywiście do montażu instalacji gazowej. Tak jak wcześniej wspominałem, samochód jest z 2019 roku. Przebieg na chwilę obecną to 28 tysięcy kilometrów. Klient przyjechał do nas z Cieszyna. Przy okazji pozdrawiamy serdecznie pana Pawła. Automatyczna skrzynia biegów, silnik o pojemności 3,5 litra, 300 koni mechanicznych pod maską, niecałe 8 sekund do setki. Będziemy mieli okazję sprawdzić w warunkach autostradowych, jak ten samochód się spisuje. Jak przed chwilą słyszeliście, w dużym aucie mamy duży silnik, co w Unii Europejskiej nie jest takie oczywiste. 12 wtryskiwaczy benzynowych i w ten sam sposób odwzorowana jest instalacja gazowa. 6 wtryskiwaczy pośrednich oraz 6 bezpośrednich. Jest to tak zwany system dual, o którym już nieraz mówiliśmy, na przykład w filmach o Lexusach. Jeśli chodzi o starszy model Sienny, czyli ten, który jest wyposażony we wtrysk pośredni, również bardzo dobrze nadaje się do zasilania LPG. Taką realizację znajdziecie też na naszym kanale YouTube'owym. Podlinkujemy Wam film w opisie. Według portalu Autocentrum średnie spalanie benzyny w tym modelu wynosi około 12 litrów. Natomiast po montażu instalacji gazowej wykonaliśmy litrażowanie. Litrażowanie odbyło się na odcinku 200 km. Pierwsze 100 km jechaliśmy na autostradzie, nie przekraczając prędkości 120 km na godzinę. Kolejne litrażowanie odbyło się na drogach lokalnych, nie przekraczając 80 km na godzinę. I średnia z tych 200 km wyniosła 9,5 litra gazu plus 2 litry benzyny. Mam oczywiście na myśli spalanie na 100 km. Trasa nad polskie morze z południa naszego kraju tym autem w dwie strony to wydatek około 350-400 zł. Bez instalacji będzie to raz tyle. Idąc dalej, kolejne korzyści płynące po montażu instalacji gazowej. Po przejechaniu 10 tysięcy km zaoszczędzimy około 3000 zł. Po 20 tysiącach km będzie już to 6 tysięcy zł. Po 30 tysiącach km 9 tysięcy zł. Koszt zabudowy zwraca się po przejechaniu około 35 tysięcy km. Wygoda w tym samochodzie stoi na bardzo wysokim poziomie. Co prawda nie mam 2 metrów, ale przy wzroście 1,86 m jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Dojeżdżamy już do Automixu, resztę informacji opowiem Wam na warsztacie. Zobaczmy, jak wygląda 3,5 litrowa jednostka na dual wtrysku. Zwróćcie uwagę na to, że instalacja pod maską jest praktycznie niewidoczna. Jedynymi elementami, które są widoczne, ale jest to celowe, są filtry gazu. Ułatwia nam to po prostu serwisowanie. Pokażę Wam teraz wlew gazu. W przypadku tego modelu nie ma możliwości zastosowania pełnego złącza gazu, dlatego należy użyć adaptera, który oczywiście znajduje się w zestawie. Sprawdźmy teraz, co znajduje się w bagażniku. We wnętrzu dużej przestrzeni bagażowej znajdują się dwa zbiorniki gazu. Każdy ma pojemność 69 litrów. Łącznie możemy zatankować 110 litrów gazu, a dystans, jaki pokonamy na obydwu zbiornikach, to około 1000 km. Opcjonalnie istnieje również możliwość zabudowy bagażnika w formie półki. Już nieraz w filmach pokazywaliśmy taką zabudowę, co możecie teraz dostrzec na przebitkach. Na koniec zerkniemy jeszcze do wnętrza auta. Ocean miejsca, tak można nazwać wnętrze Toyoty Sienny. Pamiętajcie, że dual wtrysk to bardzo skomplikowana sprawa. My takich realizacji wykonaliśmy już mnóstwo, oferując przy tym 5-letnią gwarancję. Jeżeli dotrwaliście do końca, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia.